prosiłabym też Państwa, żebyście dołączyli do naszej lekcji. Jest ona, zapewniam, dosyć ciekawa i na pewno bierze w niej udział wielu naszych wspaniałych nauczycieli i uczniów. Stwierdziliśmy, że były rekordy związane z konkretnymi zdarzeniami typu polonez, typu hymn, ostatnio były kaszubskie nuty, a tym razem stwierdziliśmy, że powinniśmy pokazać wydarzenia z tego dnia, którego świętujemy. Przy okazji zrobić historię, lekcję historii dla naszych dzieci i dla mieszkańców miasta. I jestem za stworzeniem niepodległego państwa polskiego na terytoriach zamieszkanych bezsprzecznie przez ludność polską. Oni codziennie występują przed swoimi uczniami, ja myślę, że to trochę może na rynku nietypowe miejsce, ale zdecydowali się, żeby pokazać to w taki sposób, jaki normalnie na lekcji nie można by pokazać, bo uczestniczy tutaj kilku nauczycieli jednocześnie. W lekcji są nauczycielami, ale tu muszą grać jednak. No tak, tu się, ale my w naszej szkole mamy takie sytuacje, w których nasi nauczyciele występują też chociażby w opowieści wigilijnej, występują przy okazji kabaretów w szkole, więc no to nie jest dla nich jakieś zdarzenie. Na pewno występowanie przed tłumem ludzi na rynku jest czymś nietypowym. No i tradycyjnie nie tylko szkoła podstawowa generała Marszałka Dmowskiego, ale też inne placówki. Tak, zaprosiliśmy wszystkie placówki. Skorzystało z tego Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego. Są też przedszkolaki z naszego miasta, jak zawsze. Także jest nas trochę.